Dokładnie trzy lata temu pojawiło się na rynkach walutowych potężne zawirowanie związane z relacją kursu franka szwajcarskiego do euro, a stało się to po uwolnieniu przez Bank Centralny Szwajcarii tego sztywnego kursu pomiędzy euro i frankiem szwajcarskim. I to był moment, kiedy grupa tych, którzy posiadali kredyty we frankach szwajcarskich w Polsce, poczuła się zaniepokojona, ponieważ okazało się, że ich miesięczne raty stały się wyższe niż te, które sądzili, że będą. Po trzech latach, dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystko powróciło do normy. Kredyt brany w polskich złotych, czy kredyt brany we frankach szwajcarskich, jego rata miesięczna jest na podobnym poziomie. Frankowicze, jeśli patrzymy na spłacone kapitały we frankach, spłacili znacząco więcej przez te lata niż ci, którzy mają kredyty w polskich złotych. A do tego jeszcze, jeśli patrzymy na skumulowane raty czyli to wszystko, co złotówkowicz. Zapłacił do banku i Frankowicz zapłacił do banku. To na przykład w wypadku kredytu o wartości 300 tysięcy złotych, jeśli on był denominowany do franków szwajcarskich, to okazuje się, że Złotówkowicz zapłacił do banku 44 tysiące złotych więcej niż osoba, która wzięła kredyt we frankach szwajcarskich. Są w dobrej sytuacji. Kredyty frankowe to jest kredyt najzdrowszy spośród wszystkich kredytów, które polskie banki posiadają. Zaledwie około 2% to są kredyty trudne albo kredyty zagrożone, to są takie kredyty, które nie są obsługiwane dłużej niż 30 albo dłużej niż 90 dni. No i te osoby rzeczywiście mają problem, ale biorąc pod uwagę populację i biorąc pod uwagę, że tych kredytów jest pół miliona, to te 10 tysięcy osób to jest naprawdę niewiele, bo to są najczęściej sytuacje losowe. Ktoś na przykład stracił pracę. Komuś wydarzyło się nieszczęście polegające na utracie zdrowia. A co z przewalutowywaniem? Czy jest to dobry pomysł, czy warto pod niego sięgnąć, czy jednak lepiej się wstrzymać w tym momencie? Nieco żartobliwie mogę powiedzieć, że ja naprawdę chciałbym wiedzieć, jaki będzie kurs franka za tydzień, dwa tygodnie, czy za miesiąc. Trudno mi doradzać. Trzeba we własnym sumieniu podjąć decyzję. Jeśli mamy mieszkanie, które jest naszym docelowym mieszkaniem, a nasza rata dzisiaj jest taka sama jak trzy lata temu, a zarobki na pewno są wyższe, bo z każdym rokiem zarabiamy więcej, to naprawdę się trzeba dobrze zastanowić, szczególnie w kontekście tego, że coraz częściej w Polsce się mówi o podwyżce stóp procentowych, a to może oznaczać, że kredyty w polskich złotych będą znacząco droższe niż te, które są we frankach szwajcarskich.